Siemaneczko, z tej strony Spider. Witam Was we Włoszech na Limonie Sul Garda. Dzisiaj pokażę Wam mniej więcej, może nie w pełni, bo jest wieczór, a trzeba jeszcze coś zjeść, parę ciekawych widoków, a jutro kolejny. Trzymajcie się. Powiem Wam szczerze, że to miejsce jest bardzo ciekawe, ale przynajmniej dla mnie ma jeden minus. Dla mnie jest zbytnio górzaste. Ale jeżeli dla kogoś, kto lubi chodzić po górach, będzie to odpowiednie miejsce. Zaraz Wam pokażę kolejny ciekawy widok. Trzymajcie się. Kolejna rzecz, jaka jest ciekawa, przynajmniej dla mnie, są tutaj dziwne schody, przez które trzeba skakać jak kangur, niestety, ale też można się pozabijać, ale no oczywiście dla mnie to jest kolejny minus, a może dla niektórych to jest spoko. Zaraz je Wam pokażę, tylko najpierw zejdę. No, udało nam się zejść ze schodów. Teraz mogę pokazać Wam miasto. Tam też są niektóre ciekawe widoki, ale też oczywiście po mieście jest bardzo dużo turystów. Oczywiście też znajdą się i Polacy, Włosi, wiadomo, Niemcy, może czasami Ruscy. Więc powiem Wam szczerze, jest bardzo dużo osób i czasami ciężko jest się po prostu przecisnąć. Mam nadzieję, że dzisiaj, przynajmniej może o tej godzinie, uda nam się to ominąć. Zobaczymy. Trzymajcie się. Jak widzicie, tam jest miasto, do którego się udaje. Trzymajcie się. Po drodze mijamy różnego rodzaju pizzerie, gdzie można coś zamówić i spokojnie zjeść. Jest bardzo miła atmosfera. Uważam, że Włosi są bardzo uprzejmi, więc polecam Wam tutaj zjeść pizzę, może czegoś się napić. Warto, naprawdę. Polecam. Za mną znajduje się bardzo zimna woda, więc nie radzę się kąpać, bo jest głęboko. Można albo utonąć, albo nie, jeżeli ktoś się nie pytać, ale nie radzę. Chyba, że jesteś morsem. Jak widzicie, bardzo ciekawa droga, trochę ciasna. Czasami ciężko jest po prostu przejść. No, oczywiście, jak widzicie, bardzo ciasno. Może trochę wąsko, jak to woli. No i oczywiście znajdują się tutaj też innego rodzaju hotele. Teraz właśnie przechodzimy przez tunelik. I trzymajcie się, bo pokażę Wam coś bardzo ciekawego. Idąc dalej, macie dwie dróżki. Jedna prowadzi w stronę Tabako i gdzieś dalej, a druga natomiast w stronę portu. Trzymajcie się. Jeżeli podobał Wam się filmik części pierwszej, to kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapkę w górę. Peace!